Moi kochani, moi słuchacze, w rozmowie z pewnym kandydatem na mężczyznę wyszło, że on, przeglądając internet, trafił na bardzo, bardzo, bardzo ciekawy materiał, w którym bardzo, bardzo mądrze pewien facet wyjaśnia, że współcześnie żadnemu facetowi nie opłaca się ożenek. I mój rozmówca koniecznie chciał mojego komentarza. Mniej więcej w skrócie podam mój komentarz, który mu podałem do zaistniałej kwestii, czy współczesnemu mężczyźnie, czy współczesnemu facetowi, mówimy o facetach, czyli o 95% normalnych, zdrowych, miłych, serdecznych przedstawicieli gatunku Homo sapiens, którzy depczą tę ziemię w poszukiwaniu dziewczyny po to, żeby ona zaopiekowała się nim, uprała mu koszulę, ugotowała obiadek, a wieczorem jeszcze dała dupci. Więc chcę wam powiedzieć, drodzy panowie, poszukujący opiekunki do dorosłego chłopca, to nie opłaca się małżeństwo w takiej sytuacji, ponieważ małżeństwo nie spełni tych oczekiwań, ponieważ taka kobieta, która chodzi w związek, ona poszukuje samca, który się nią zaopiekuje, który ją będzie nosił na rękach, który ją będzie chołubił i będzie jej dostarczał przyjemności nie z tej ziemi, nie z tej planety, a nie takiej, która mu będzie tylko robiła te słodycze na deser. No. Wiecie jakie, nie? No dobrze. No to i dlatego informuję, że małżeństwo jest to związek dwojga ludzi. Tak to miało być, tak to zostało stworzone. Związek dwojga ludzi, którzy dbają o siebie nawzajem, to znaczy on się nią opiekuje, a ona patrzy na niego z zachwytem. I 95% kobiet patrzy na swoich partnerów, patrzy, no bo cóż innego ma robić, ale zachwytu to w ich oczach nie ma.